azot. W tej chwili tą formą, która będzie najkorzystniejsza, jest z całą pewnością, ustaliliśmy to już przed programem, więc nie będzie tu jej kłótni. Całe szczęście, że i przed programem też się nie kłóciliśmy. Nie kłóciliśmy się. Ja jestem zwolennikiem, żeby po prostu w tej chwili przed kwitnieniem, powiedzmy w fazie zielonego pąka, podawać saletrę amonową. Uważam, że jest to nawóz czysty, chemicznie, szybko działający, rozkładający tą dawkę w czasie, ponieważ od zielonego pąka do kwitnienia mija przynajmniej 2 tygodnie, a często jest to też i dłużej, więc mamy gwarancję, że w tym czasie azot w postaci azotanowej na pewno zdąży się przemieścić w strefę korzeniową. Przemieścić w strefę korzeniową, co więcej, zostanie z całą pewnością przez włośniki pobrany i z całą pewnością będzie także mógł być już metabolizowany, czyli przekształcany do tych form azotowych, które są w komórkach wykorzystywane, czyli musi podlegać tam procesom redukcji. I to 2-3 tygodnie, tak jak mówiłeś, to jest minimum. I azot w formie azotanowej jest takim szybkim azotem, tak? Tak, bardzo szybko. Szybko pobieranym, szybko przy... Metabolizm rośliny jest generalnie nastawiony na pobieranie azotu w formie azotanowej. Forma amonowa będzie też pobierana przez rośliny, troszeczkę wolniej, ale w dużej części też będzie przerabiana przez mikroorganizmy. Z całą pewnością tak, ta forma amonowa, która będzie dostarczana, będzie pobierana w głównej mierze przez mikroorganizmy, ale nie będzie to całkowicie stratna forma, ponieważ mikroorganizmy, tak jak Państwo już wiecie, potrafią bardzo szybko się dzielić, bardzo szybko metabolizują, w związku z tym szybko włączą w swój metabolizm tę formę amonową i równie szybko, poprzez to, że obumierają tak samo szybko, jak się mnożą, będą w stanie oddać już przetworzone do postaci prostych związków organicznych te różne formy azotu roślinom. No dobrze, jeśli nie saletra amonowa, no to co? Różnego typu saletrzaki? Tak, to byłoby najlepsze rozwiązanie, ponieważ jest to... Trochę mniej azotu, ale tam jeszcze wapni jest, trochę innych jeszcze trochę dodatków. Kompleksowo działamy w tej sytuacji. Chociaż wolniej rozpuszczający się nawóz niż saletra. Saletra jest chyba najlepszym na ten dzień rozwiązaniem. Został nam fosfor, o którym chcesz zapewne... Nie. Jeszcze chciałem temat azotu pociągnąć, bo również w tym czasie... Oczywiście mając analizy glebowe i wiedząc, że na przykład brakuje nam magnezu, a chcemy go w miarę szybko uzupełnić, no to dobrym rozwiązaniem podania azotu przed i magnezu przed kwitnieniem jeszcze to jest saletra magnezowa. Wcale nie taka droga. Tak, też łatwo przyswajalna. Musimy pamiętać o tym, że magnez również jest potrzebny, ale zanim podajemy te różne formy, musimy mieć analizy glebowe i dokładnie musimy zdawać sobie sprawę, jakie konsekwencje przyniesie zastosowanie określonego rodzaju związku chemicznego. Jeżeli będziemy mieli saletrę magnezową, będziemy podawali roślinom, wtedy jest szansa na to, że w pewnym momencie dojdzie do pewnej konkurencji pomiędzy magnezem, potasem, i może dojść do sytuacji, kiedy zablokujemy, być może niechcący, ale zablokujemy pobieranie innych składników przez... Chodzi mi o sytuację, kiedy mamy ostry niedobór magnezu, a sporo fosforu. Tak. Przepraszam, sporo potasu. Potas. Więc żeby szybko uzupełnić magnez w tym momencie, no to nie jest czas na jakieś dolomity czy jakieś inne nawozy, które będą wolniej się rozkładały. Myślę, że saletra magnezowa jest dobrym rozwiązaniem. A jeśli jest odwrotnie, jeśli to potasu brakuje, no to ta saletra potasowa w tym momencie równie dobra będzie tak na początek wegetacji rozwiązaniem, ażeby uzupełnić i niedobory azotu, i niedobory potasu. A przede wszystkim może nie tyle uzupełnić te niedobory, tylko poprawić proporcje. Poprawić proporcje, tak. Czy wyrównać w zasadzie te minimalne czy średnie, optymalne w zasadzie wartości dla rozwoju roślin. To ja jeszcze jeden element azotowy pociągnę. Pomijamy dokarmianie dolistne, tylko dalej mówimy o dostarczaniu doglebowym. Ile tego azotu być powinno? Myślę, że to zależy tak na dobrą sprawę od tego, jak intensywną mieliśmy wegetację w ubiegłym sezonie i ile wynieśliśmy tego azotu z sadu w ubiegłym roku.
wnieśliśmy w postaci, czy to owoców. W postaci owoców, myślę, że tego wszystkiego to nie jest tam strasznie dużo. Mamy tabelki, które mówią nam dokładnie, ile roślina potrzebuje na produkcję tą masy swojej wegetatywnej, ile na owoce, więc te owoce wcale tego tak dużo, tych składników pokarmowych nie wybierają. Więc musimy pamiętać, że także pozbywamy się dużej części organów wegetatywnych, liści i tutaj mamy dużą stratę. Mamy dużą stratę, te liście często nam same odfruwają gdzieś tam w świat. Co prawda w tych dużych kompleksach sadowniczych no nie możemy mówić o takich stratach, bo co od nas wywieje, to znowu od innych sąsiadów nam przywieje. Ale trzeba liczyć, że azot, który dostarczymy z liściami, no to on będzie dostępny dla roślin dopiero pewnie pod koniec sezonu wegetacyjnego albo dopiero w następnym sezonie, bo to jednak te procesy będą trwały. Wykorzystany zostanie pewnie pod koniec sezonu wegetacyjnego tego, czyli będzie tak na dobrą sprawę rezerwuarem azotu na przyszły sezon wegetacyjny. Dawne zalecenia mówiły o raptem tam 60 kg czystego azotu na hektar, natomiast obecnie się mówi, że no tak przynajmniej oficjalnie w podręcznikach możemy znaleźć, że to jest do 120 kg na hektar. Myślę, że 80-100 kg przy takim dobrze owocującym sadzie to jest bezwzględna ilość, którą musimy uzupełniać co roku. Tutaj z azotem mamy to, że w przeciwieństwie jak do wapnia, czy jak do fosforu, czy potasu, nie możemy go podać na raz. Musimy go dzielić dawkami. I jest to o tyle dobre, że dajemy dawkę, powiedzmy, startową, tam 30-40 kg, nawet 50 przed kwitnieniem, a po kwitnieniu, kiedy już widzimy, jaki jest potencjał plonowania, możemy uzupełniać, tak? Więc tutaj możemy dosyć precyzyjnie to robić i całe szczęście, no bo azot w sumie jest jedną z tych form, azot po prostu jest jednym z tych pierwiastków, które są najbardziej takie stratne, mobilne w glebie, nad którym najtrudniej nam zapanować, zwłaszcza jeśli brakuje tej masy organicznej. Jeżeli nie będziemy mieli masy organicznej, to faktycznie azot powinniśmy podawać w takich formach, które zbyt długo nie leżakują w glebie, które są bardzo szybko pobierane przez roślinę, czyli azotanowe. Małe porcje, a często. I teraz tak, czy ta dawka 120 kg będzie wystarczająca, czy zbyt duża? Bo jeśli będzie taka sytuacja jak w zeszłym roku, kiedy przyjdą przymrozki i mamy bardzo słabe owocowanie, to nawet te 80-100 kg będzie zbyt dużą dawką. Natomiast kiedy mamy owocowanie bardzo intensywne, tak jak było 2 lata temu, to ja myślę, że 120 kg to jest zdecydowanie za mało. Tutaj rozwiązaniem może być faktycznie uzupełnianie tej materii organicznej w glebie, bo to ona sama z siebie częściowo reguluje te ilości udostępniane roślinom. W związku z tym faktycznie, jeżeli podamy 120 kg, to nie musi się wcale okazać nadmiarowe, jeżeli sad będzie, powiedzmy, mało obłożony jabłkami i będzie słabo owocował. Natomiast dostarczanie tego w sensownym czasie małymi porcjami będzie powodowało, przy oczywiście założeniu, że mamy dużo masy organicznej, dużo próchnicy, będzie powodowało, że sama gleba, same właściwości gleby będą niejako regulowały dostępność tego pierwiastka. W związku z tym będziemy mogli nawet przy nadmiarowej ilości być spokojni, że nie zbyt duża ilość tego pierwiastka zostanie, czy to pobrana przez roślinę, tego nie zakładamy, czy utracona z gleby. W późniejszym czasie, kiedy już są na drzewie owoce, a w nich nasiona, drzewo, no powiedzmy, że działa inteligentnie. Stara się przede wszystkim zabezpieczyć. Optymalizuje. Tak, dla drzewa ważniejsze niż na przykład pąki na następny rok jest wykarmienie owoców, chodzi drzewu głównie o nasiona. W związku z tym zwiększanie dawki później w drugiej części sezonu, jeśli jest obfite plonowanie, wcale nie powoduje jakiegoś tam bujnego wzrostu, tylko właśnie powoduje zwiększenie masy owoców. Tak, to prawda. Ale musimy także pamiętać o tym, że to zwiększenie masy owoców będzie tak samo zależne, jak zależne jest od azotu, tak samo będzie zależne od fosforu, siarki i potasu. Tutaj musimy pamiętać o tym, że także na tych późniejszych etapach te pierwiastki będą miały znaczenie.
Ja tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, nie wiem, może będzie się ze mną spierał, chociaż mam nadzieję, że nie. Kwestia tak zwanego przeazotowania. Uważam, fosfor że... Właśnie, jeszcze fosfor. Przeazotowania, czyli ja uważam, że jeśli podamy nawet 120 czy nawet więcej kilogramów czystego azotu, ale jednocześnie mamy dużo, odpowiednio dużo, w dobrych proporcjach pozostałych składników, to nie będzie efektu przeazotowania. Natomiast jeśli będzie pozostałych składników bardzo mało, powiedzmy no, ilości głodowe, a azotu damy raptem może 80 kilo, to już będzie przeazotowanie, bo będzie to tylko jednostronne dostarczanie azotu. Dlatego mówiłem o tym, że bardzo ważny jest także fosfor, siarka i potas na tych późniejszych etapach wegetacji, czy już rozwijania się w zasadzie owoców, ponieważ one będą decydowały o tym, jak efektywnie będzie mógł być wykorzystywany także azot. No to jak fosfor.